swoją służbę pełni starszy kapral Artur Leszczyński w służbie więziennej od 6 lat. Moja praca polega na przenikaniu, pozyskiwaniu informacji od osadzonych. Pozyskiwanie informacji to tak zwane czynności profilaktyczne, polegające głównie na rozmowach z więźniami. Staram się w jakiś sposób normalny z nim rozmawiać, tak? Czyli nie buduję tej bariery, tak, że ja jestem inspektorem, on jest osadzonym i trzeba zdobyć zaufanie osadzonego, tak, żeby się w jakiś sposób próbował otworzyć, tak, żebyśmy byli zawsze dwa kroki przed niż trzy do tyłu. Jeden z osadzonych przekazał kapralowi Leszczyńskiemu, że podczas widzenia może być podjęta próba przekazania więźniowi zegarka z funkcją telefonu. Posiadanie takiego zegarka to naruszenie zasad panujących w areszcie śledczym. Wartownia. Kapral Leszczyński niezwłocznie poinformował o tym fakcie dowódcę zmiany. Przełożony już wiedział, na kogo ma zwrócić szczególną uwagę podczas widzenia. Zegarek został przekazany w nieudolny sposób. Osoba odwiedzająca zdjęła go z ręki i podała osadzonemu pod stołem. Ale też ja również zaobserwowałem, że tam coś się wydarzyło. Podejdź, to przejdziemy się na salę widzeń. Okej, dzięki. Panowie z rezerwy, zapraszam. Przejdziemy się na salę widzeń. Weźcie komplet środków przymusu, załóżcie. Udamy się na salę widzeń. Cześć, jest tutaj, zobacz. Osadzonemu przekazano zegarek, porozmawiamy, wyjaśnimy, zobaczymy. Dalej trupy informowane? Tak jest. No to idziemy. Przerywamy widzenie, zobaczymy, czy jest. Najpierw ten zegareczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dowódca zmiany, inspektor ochrony. Panie osadzony, został panu przekazany zegarek w tym momencie. Zegarek? Przecież jest cały czas zegarkiem na ręce. Co? Nie, no stary. Proszę pana, na pewno pan nie wyszedł z zegarkiem, ponieważ oddziałowy by pana... Zauważył tą sytuację. Ja z takimi rzeczami chodziło, nikt nic nie wiedział. Proszę pan sprawdzić tę kamerę, trzymacie wszędzie kamery. Proszę państwa, informuję, że widzenie przerywamy i... Czemu pan oczekuje w ogóle? Proszę... Zdejmie pan zegarek z rączki, dobrze? Z dziewczyną, teraz przecież pan mi widzenie zegarek. Niech pan zdejmie, pokaże zegarek. No i co? Proszę. Jest kamera, jest wszystko. Panie, cały czas go miałem. Proszę państwa, przerywamy widzenie, proszę wstać. Tomasz, wyprowadź państwa. Zegarek mi obrał. Panowie, proszę. Idźcie, to jest moje widzenie. Zapraszam. A co, kto ci pozwolił kamerować? Masz zgodę? Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić, panie osadzony. Zegarek mi oddajcie. Proszę się uspokoić. Bójaj się, panie osadzony, proszę się uspokoić, bo w przeciwnym razie użyję wobec pana środku. Proszę do kontroli osobistej osadzonego. Proszę, zdjęcie. Jeżeli zegarek przekazała osadzonemu osoba bliska, czyli matka lub brat, to nie zostaną oni skreśleni z listy widzeń. Proszę twarzą do ściany, ręce na ścianę. W tym przypadku był to jednak kolega, a to oznacza, że będzie on miał całkowity zakaz wstępu na teren aresztu. Proszę dokonać kontroli pobieżnej. Po zegarek mi tutaj zapytanie mi szuk. Proszę się uspokoić. Po czym? Panie osadzony, decyzją dyrektora zostało widzenie panu przerwane z uwagi na to, że wszedł pan w posiadanie zegarka, tak? Z funkcją nagrywania i z funkcją telefonu. Dobra, weź przez wszystko. Udajemy się do oddziału.
panie osadzony, proszę sobie usiąść. W dniu dzisiejszym za próbę wniesienia na teren aresztu tego oto zegarka zostaje pan sporządzony wniosek dyscyplinarny. Nie wiedziałem, że to jest taki zegar. Dyrektor podejmie, jaka to będzie kara, tak? Wydaje mi się, że będzie to uniemożliwienie widzenia panów z osobami za tak zwaną pleksą, tak? Panie inspektorze, panie dowódcu, to ja rzadko się widuję z tą dziewczyną. Teraz jeszcze przez pleksę. Nie da rady jakoś... Sam sobie pan dzisiaj w tym momencie zaszkodził, tak? Tak. Próbował pan coś zrobić? Próbował, tak? Tak. Także dyrektor raz podejmie decyzję, czy będzie to taka kara, czy inna, tak? Przyjdzie pan do dyrektora, wiem, dyrektor będzie... Dyrektor będzie podejmował decyzję, tak? Proszę pana. Zegarek miał wbudowaną kartę SIM, więc osadzony bez problemu mógłby odbierać SMS-y i wykonywać połączenia telefoniczne. Zapraszam do celi. On był zaskoczony, nie spodziewał się, że do takiej rangi to urośnie. Myślał, że sobie po prostu przejmie ten zegarek i odejdzie sobie na oddział, tak? Bardzo masz, ale proszę. Myślał może, że uśpił naszą czujność i sobie to zrealizuje, tak?